Dzień dobry, serdecznie witam. Po serii filmów o off-gridzie napisaliście do mnie, żebym pokazał Wam też jakieś akumulatory LiFePO 4, alternatywne, tańsze, prosto z Chin. Poprosiłem firmę LiTime o przysłanie mi dwóch akumulatorów, takich w miarę lekkich i prostych. One są takie same, jeżeli chodzi o pojemność 100 Ah, 12 V, ale tu jest też nowość. To mniejsze pudełko, zobaczcie, to jest akumulator w wersji mini. Oni twierdzą, że jest lżejszy o jakieś 20%, ale ma dokładnie same parametry, co akumulator ten standardowej wielkości. Zobaczmy w ogóle, co przyszło, co to w środku jest. Tak. Od Waldka nożyk. Dostajemy materiały reklamowe, informacje. Jest to dużo mniejszy akumulator. Zobaczmy drugi. Dostajemy materiały w takiej już fajnej saszetce. Akumulatory są chińskie, produkcji chińskiej, ale kupujemy je na terenie Unii Europejskiej. Do mnie przyszły z Niemiec. Także już nie ma żadnego cła podatku. 100 amperogodzin, 100 amperogodzin i zobaczcie, jaka jest różnica. Ten jest trochę wyższy od tego, ale wielkością faktycznie jest dużo, dużo mniejszy. Co ważne, jak będę robił testy, po skończonych testach otworzę te akumulatory i zobaczycie, co jest w środku. To jest bardzo ważne. Dowiedziałem się o tym ostatnio, że mogą być w środku naprawdę różne nieprzewidziane konstrukcje i warto byłoby po prostu zobaczyć, jak to wygląda. Fajna fajna zawieszka, widzicie? Jeżeli nie potrzebujemy, możemy ją zdemontować, a po założeniu utrzymuje ten ciężar, który jest taki duży, bodajże 11 kg, 8 kg. Zapraszam na testy. Do usłyszenia.